pan Krzysztof Helge, autor wystawy, pani Justyna Otwinowska, kuratorka wystawy, Marek Kowalski, Związek Wojewódzki Związek Pszczelarzy Warszawy. Na sam początek pozwolę oddać głos panu dyrektorowi, panu Wiszewskiemu. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło. Jestem dumny z tego, że mogę Państwa powitać tutaj. Wszystkich naszych drogich gości, przyjaciół Państwowego Muzeum Etnograficznego. Na wystawie Bachnice Europejscy spotkania Krzysztofa Helge. Pan profesor Krzysztof Helge jest znakomitym fotografikiem, wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych. Przedstawia tutaj wystawę opracowaną wspólnie z naszym zespołem, z panią kurator Justyną Otwinowską, z naszymi kolegami, poświęconą barwnictwu, zjawisku, które jest czymś więcej niż rzemiosło czy nie daj Boże hodowla. Pszczoły są w dziwnym pokrewieństwie z człowiekiem czy z ludzkimi społecznościami. Mówi się, że w jakiś sposób odzwierciedlają to pszczele, to co najważniejsze, co najcenniejsze w ludzkich społecznościach. Pan Krzysztof Helge opowie Państwu wszystkim, więc ja pozwolę sobie przywitać wszystkich naszych gości. Po pierwsze, bartników i pszczelarzy. I proponuję nagrodzić przybycie wszystkich bartników i pszczelarzy oklaskami. Witam pozostałych honorowych gości, pana dyrektora Jacka Millera, dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pana Tomasza Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią, profesora Mariusza Grzegorzka, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, pana Leszka Błądzika, dyrektora artystycznego Sceny Plastycznej KUL, Mariusza Budacha, dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie, Wojciecha Werulika, burmistrza miasta Suwałki, Krzysztofa Reczka, dyrektora Muzeum Regionalnego w Kozienicach imieniem profesora Tomasza Mikockiego, Marka Kowalskiego z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie, Regionalnego Związku Pszczelarzy w Siedlcach, koło pszczelarzy imienia Kazimierza Lewickiego. To jest ta grupa pszczelarzy, którą szczególnie chcę tutaj uhonorować.